Na stronie Atari Online pojawiła się informacja o wydaniu pierwszej grywalnej wersji demo platformówki Tony Born for Adventure, którą atarowcy przemianowali na Montezuma's Gold na komputery Atari XL XE. Gra została wydana wcześniej jako demo na Amigę i Commodorka, a teraz trafiła także na Atarynkę, powodując okrzyk radości fanów tego komputera. Tony Born for Adventure to hołd dla Tony'ego Halika, polskiego podróżnika i filmowca, który eksplorował starożytne cywilizacje. W grze wcielamy się w postać inspirowaną Halikiem i odkrywamy tajemnice zamku Montezumy w stylu nostalgicznych 8-bitowych przygód. I mam tylko takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy informuję Was o kolejnej wersji tej gry, jej tytuł brzmi inaczej niż poprzednio.